Pani naczelnik, no padł mit, to nie święty Mikołaj, ale Gorzuś roznosi prezenty dzieciom w Gorzowie. To oczywiście fragment spotu, który będzie już niedługo w telewizji TVN. Skąd pomysł na spot? Dlaczego akurat taka forma promocji miasta i dlaczego TVN? Skąd pomysł? Pomysł na spot pojawił się spontanicznie. No, skoro chcemy się prezentować i chcemy być niebanalni gdzieś na zewnątrz, to Mikołaja mamy wszystkiego, że się mamy tylko my. Stąd Gorzuś. Klimat świąteczny nastraja do tego, żeby ten spot nie był patetyczny, tylko właśnie, żeby miał ze sobą pewną lekkość i był oryginalny, bo jeszcze nie widziałam tego typu spotu przedstawiającego inne miasta. Natomiast jeśli chodzi o TVN, zgromadziłam wyniki sondaży oceniających stacje telewizyjne i TVN wypadł po prostu w tych wynikach najlepiej. Stąd po prostu dociera do najszerszej rzeszy odbiorców, stąd chcieliśmy, żeby ten spot obejrzało jak najwięcej obywateli, nie tylko kraju, ale również z granic, za pośrednictwem innych tam przekazów, chociażby. No i stąd TVN. Te spoty to nie pierwsza akcja taka promocyjna. Wcześniej był nas TVN zaproszony, też promował miasto. Jakie będą następne kroki? Czy są już planowane? Następne kroki to tylko mogę powiedzieć, że na pewno nie chcemy zniknąć z mediów ogólnopolskich. Takie są wskazania badań wizerunkowych i chcemy iść za ciosem. Nie mamy skonkretyzowanych planów. To wszystko zależy od budżetu. Budżet, jak Państwo wiecie, będzie uchwalony 17 grudnia. Tam są zapisane pieniądze w projekcie całkiem spore. Są zapisane pieniądze. Nie wiem, czy spore. Moim zdaniem nie spore, bo jakby porównać wydatki na tę kampanię, czyli niecałe 70 tysięcy złotych, a z tego co wiem w projekcie budżetu jest 100 tysięcy, więc starczy nam na jedną akcję i troszeczkę innej.